Dzisiaj spotkaliśmy się tu, ponieważ chcę wam zaprezentować chyba największe dziadostwo tego wszechświata. Znaczy, to też, ale o klockach mówiłem. Siemano, klockowe świry! Witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale AliExpress, Shopee. Są to miejsca, gdzie dostajemy naprawdę dziwne rzeczy i ja zobaczyłem takie autko i skusiłem się na nie tylko i wyłącznie ze względu na cenę. Mówię, co? Aż chcę zobaczyć, co to jest. Jeszcze do niego takiego dinozaura dokupiłem, ale może o tym kiedy indziej. W ogóle kupiłem dwa, ale jedno już mi gdzieś zginęło, ale powiem wam szczerze, że łezki mi z tego powodu nie lecą, bo to przypuszczalnie jest największe dziadostwo wszechświata. Klocki, które kurde, no, są średnie i spójrzcie, ile mamy tu, więcej naklejek niż klocków samych, no. Ej, co jest kurde, naprawdę ktoś myślał, że to jest fajne i że jakby, no wiecie. No ale czekajcie, otwórzmy, zobaczmy. Kupiłem to, żebyście wy być może nie musieli, a być może odwrotnie, żebym to dla was przetestował, bo nie zapominajcie, po to jest ten kanał. Pojawia się wiele naprawdę fajnych klocków, ciekawych klocków i dobrych klocków, jak chociażby Locki. Jak i oczywiście dziadostki klocków, które to przypuszczalnie właśnie mamy do czynienia dzisiaj. Spójrzcie, nie tylko niczym w starym Lego mamy tu metal w kółkach, który jak wiemy wtedy nie był dobry, bo on się nie dzieje w ogóle, ale ten jeszcze tutaj lata, żeby wóz nie był za dobry i mógł, nie wiem, tak się poruszać i tak dalej, to no, to nam dano taki motyw. Study w ogóle, z czym się spotykam właściwie pierwsza w życiu, są okrągłe, w pełni. Mamy tutaj również jakieś, widzicie, takie no, te, no, no, muszę to pokazywać tu naprawdę, no niezbyt dobrą jakość wykonania. Klocki szczepiają się, no szczepiają się, ale powiem wam, że tak luźno mi się, dobra, tu powiedzmy na jeden wjechałem, więc pal licho, no też nie za specjalne, w miarę, nie no, są chyba twardsze niż się spodziewałem, ale i tak przypuszczam, że mógłbym je teraz palcami złamać, gdybym chciał, ale spójrzcie chociażby tutaj na te niedoróbki i widzicie, tu mówię o tym elemencie tu, który wystaje, tu akurat nie, ale no jest to słabe, tu plate, to widzicie, nawet też taki jest nie do końca, jeżeli chodzi o jednolitość tego koloru na druku i równość przede wszystkim, czy to się w ogóle fajnie jakoś tutaj szczepi. No, powiem wam szczerze, nawet nie wchodzi. Nie, dobra, jeszcze. Nie właśnie. No, średnio. A nawet powiem wam szczerze, jak na ironię, palce mnie trochę już nawet bolały przy tak słabym ścisku. No i tu spotykamy się z takim autkiem. No i tu jest jeszcze zwykły slope, niby. Które możemy sobie zmontować. Nawet powinniśmy sobie zmontować. Nie mam pojęcia, bo oczywiście nie mamy tu instrukcji, na co miałby być ten element tu. No ale powiedzmy, że na to, w sensie, bo widzicie, tu niby jest jakiś zawias, nie? Tu powinno coś wejść, być zawiasowate, ale nie ma. Dodatkowo mamy tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć elementów, a naklejek aż jeszcze więcej, moi drodzy, bo spójrzcie, tutaj mamy światła, nie, to chyba nie jest, to jest chyba akurat, że klocek jakiś ten, nie, ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no kurde, jedna naklejka mniej niż element. Chcą, żebyśmy oczy przyprawili i uśmiech temu autu, no wybaczcie mi, ale tego nie będę robił. Czy w ogóle ta naklejka by pasowała tu? To sobie trzeba zadać to pytanie. Spróbuję, niech stracę. Niech stracę, moi drodzy. W ogóle twarda naklejka, odkleiłam się podwójnie. No ale oczywiście głupotem było teraz nie naklejać na obydwie części tego klocka. Dobra, weszła, bo już się bałem, że jeszcze rozmiarowo może nie być ok. No kurde, jak na ironię wygląda to lepiej trochę z naklejką, można by rzec. Ale i tak chyba już listy, no to krzywo, ale już olać. Ale spójrzcie, tylko nakładamy tu, no, na to nadkole nam nachodzi i połowa naklejki zasłoniona. W ogóle szczepia to się naprawdę fatalnie, powiem wam szczerze. Nie wyobrażam sobie kupić więcej tych klocków i coś z nich budować. Po prostu nie buduje się z tego przyjemnie. Widzicie, no tu nie mogę teraz doczepić, tam coś mi się przeszczepiło. Teraz tu odeszło całe, zaciągłem tylko za ten. Bardzo naprawdę średni jest ten klocek jakościowo i brak instrukcji, brak w ogóle jakiegokolwiek tutaj większego sensu raczej tego jest. Po prostu spójrzcie, jak to tutaj wygląda. To jest dociśnięte już, w sensie tu górne, nie? To po prostu taką ma przestrzeń. Tego dolnego, jak docisnę tu, to mi tu odstaje. Mam już dziury w palcach. Szczerze powiem, jest to ewidentnie skok na kasę, bo ktoś zobaczy, że o, autko za 2 zł to tam komuś kupię i będzie się cieszył. No nie będzie się moim zdaniem raczej cieszył, bo autko też po prostu jest no kurde do dupy po prostu. No nawet ani nie wygląda, ani się tym fajnie nie bawi, nie? Jakby unikajcie, moi drodzy, tych klocków. Teraz się dziwię, jakby produkowane były w Rosji. Nawet gdzie jest ta folia teraz, że ja to sprawdził. Nawet nie ma takiej informacji, więc już tego nie sprawdzę, moi drodzy. No i co tutaj dużo gadać.
No, stylistyką niby i kolorystyką chyba chciało być trochę duplo, a pomysłem nie wiem, czym chciało być, ale osobiście nie polecam. Jest to chyba najgorszy, najgorsze dziadostwo, jakie spotkałem, bo mówię, no, inne dziadostwo przynajmniej próbuje coś udawać, próbuje coś robić, albo się trzyma jakkolwiek kupy, a tutaj tyle, no, się to niczego nie trzyma, moim zdaniem. No, szkoda po prostu nawet tej, kurde, złotóweczki, co to na to poszła. Takie moje zdanie. Powinienem to oczywiście dzisiaj wyśmiać dużo bardziej, ale jak wiecie, sytuacja na świecie jest taka, że jest średnio do śmiechu, więc nawet ja się z humorkiem powstrzymuję, a to już znaczy, że jest naprawdę poważnie, moi drodzy. No, no i myślę, że tego to by nawet cyganie chyba nie chcieli ukraść, tak podsumowywując, nie? Dzięki, że byliście dzisiaj. Mam nadzieję, że oczywiście będziecie wkrótce w kolejnych odcineczkach, dlatego zostawcie koniecznie tutaj subskrypcję, by tych odcineczków nie przegapiać. No i mam nadzieję, że wkrótce się będziemy już widzieć. Bye!